Gorszy sort czy kurdupel? Naród z przeszłością WB i SB, czy sikający w majtki Andrzej Duda? Czy taka retoryka przystoi politykom? O tym porozmawiamy z moim gościem, a jest nim Wojciech Król, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, czy to jest nowa jakość w polskiej polityce? To nie jest absolutnie nowa jakość w polskiej polityce, natomiast mamy do czynienia z coraz bardziej barwnym językiem. Mówię barwnym, żeby było grzecznie, bo można ten język nazwać inaczej. Natomiast niewątpliwie mówi się w polskiej polityce o mowie nienawiści. Mieliśmy do czynienia również z tą mową nienawiści po Marszu Kodu, który odbył się w sobotę. No Licznie właśnie, zgromadzili złożyliście się, tak. Wniosek przeciwko posłowi Żalkowi. Czego dotyczył? Znaczy, była manifestacja KOD-u pod hasłem My Naród. Pan poseł Jacek Żalek, komentując hasło marszu, powiedział, że jeżeli to jest naród, to ten, który ma krępującą przeszłość w SB i UB, i że to nie jest naród polski. No, takie słowa są absolutnie niegodne posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To ja tutaj Złożyliśmy ten muszę wniosek zapytać, w związku z tym do Komisji Etyki. To ja tutaj muszę zapytać, czy słowa Henryki Krzywonos precz z kurduplem przystoją posłowi? W tym przypadku rzeczywiście mamy do czynienia również z bardzo ostrym językiem, natomiast pani poseł Krzywonos nie nazwała Polaków SB-kami i UB-kami, to jest zupełnie jakby co innego. Ale Kiedy indziej nazwała, jakby, kiedy odnosimy się indywidualnie do osoby, rzeczywiście być może ten język był zbyt daleko idący, zbyt emocjonalny, ale w tym przypadku mamy do czynienia z osobą, która była świadkiem i uczestnikiem tamtych wydarzeń. Ona po prostu nie mogła emocjonalnie jakby znieść tego faktu, że depta się symbol polskiej wolności, jakim jest Lech Wałęsa, i w taki sposób zareagowała. I to nie bronię, nie usprawiedliwia, natomiast niewątpliwie nie jest to nazwanie Polaków SB-kami i UB-kami. A słyszeliśmy, że jesteśmy gestapo, słyszeliśmy, że jesteśmy gorszym sortem. Ten język rzeczywiście staje się coraz bardziej brutalny. Niewątpliwie nazwanie kurduplem, a nazwanie kogoś gestapowcem, UB-kiem i SB-kiem to jest Mieliśmy też inne słowa, coś innego. To o czym wspomniałam. Gdy Wałęsa robił strajki, Andrzej Duda sikał w majtki, powiedziano to ze sceny, później skandował to tłum. No to są też takie słowa, które nie przystoją i pytanie, czy w tych przypadkach też pojawi się wniosek? Znaczy, jak Lech Wałęsa organizował strajki, to ja również sikałem, może nie w majtki, a w pieluchy. Więc no tak było, no to jest pewna przenośna. Myślę, że w przypadku akurat Czyli głowy prezydent państwa, nie powinien się nie, w obrazić. przypadku głowy państwa nie wypada pewnych rzeczy wypowiadać. Na chwilę przerwiemy rozmowę, sprawdźmy, co społeczeństwo myśli o tych sformułowaniach i czy są one na miejscu. Ale ja nie wiem, co jest gorsze, czy nazwać pół narodu zdrajcami i tak dalej, wszystko co wiemy, czy właśnie takie śmieszne określenia jak kurdupel czy sika w majtki. Kurduple nie bardzo ładnie tak jest, takie słowo. On taki jest, czyli to się określa go. To tak samo jakby miał powiedzieć staruszek. Politycy się trochę nie zagalopowali. No niewątpliwie pojawiają się takie określenia, jak pani, nie wiem, Krystyna Pawłowicz do innego posła powiedziała bodaj stul pysk, prawda? No więc są takie, podają takie określenia. Myślę, że są padają miejsca, też te sformułowania, ale są miejsca, w których nie wypada. Tak, tak, są miejsca, w których rzeczywiście nie wypada. Ten język przynosi się na ulicę, ludzie obserwują, że politycy między sobą rozmawiają ostrym językiem. Rzeczywiście mam takie wrażenie, że wszyscy tkwimy w czymś łatwopalnym tak naprawdę, iskrzy w narodzie i ten język nienawiści przynosi się na ulicę. Pytanie, kiedy ktoś przekroczy tą granicę, bo granica jest bardzo cienka. Pytanie, kiedy ktoś powie stop i zmieńmy język, zacznijmy rozmawiać, a nie przekrzykiwać. Wczoraj apelowałem do pana posła Jacka Żalka, mówiąc, że to jest właśnie naród polski. Wystarczyło również ten, który wybrał go na posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Czy mnie posłucha? Wątpię, bo z tego, co słyszałem, to pan poseł Żalek raczej jest mu obce słowo, przepraszam. A wystarczyło tak naprawdę, gdyby wtedy odnosił się do tego hasła, powiedział, no słuchajcie, no wyszli na ulicę, żyjemy w wolnym kraju, demonstrują, każdy ma do tego prawo, każdy ma prawo wyjść, zamanifestować swoje poglądy. Nie trzeba ludzi obrażać, że są z UB, z SB. To jest zniewaga. Mało tego, z jednej strony Komisja Etyki, a z drugiej strony być może któryś z obywateli, uczestników marszu złoży zawiadomienie do prokuratury, że poczuł się po prostu obrażony przez pana posła Jacka Żalka. Może to być zakwalifikowane jako przestępstwo. Miejmy nadzieję, że pana apel będzie przełomowy i troszeczkę apeluję. Zastopuje tę mowę nienawiści. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.